Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w środę, zapraszam. Na dzisiejszy program zaczniemy od samochodu w niektórych kręgach kultowego. Czyli od Subaru impreza. Nie ukrywamy. Jeden WRX jest na stałe w naszej redakcji naprawdę lubimy zabrać to auto od czasu do czasu na przejażdżkę. Dwulitrowa turbobenzyna oddaje moc rewelacyjnie, a stały napęd na cztery koła sprawia, że tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet wtedy, gdy inni się ślizgają. To naprawdę fajne auto. Jednak firma nie ma najwyraźniej szczęścia na tyle, by trafić w gust wszystkich. Pierwsza generacja zachwycała. Dwu lub czterodrzwiowe wersje wyglądały skromnie, ale z dopiskiem WRX i ze spoilerem robiły wrażenie. Druga generacja Generacja wywołała kontrowersję. Auto krytykowano za wytrzeszczone spojrzenie i mówiono, że to już nie to samo. Jeszcze gorzej było w roku 2007, gdy pokazano samochód bardzo podobny do Deulanos i znowu był krzyk i lament. Pamiętamy, bo krzyczeliśmy i lamentowaliśmy, ale w końcu się przyzwyczailiśmy. Za to firma ma chyba dość. Według jednej z amerykańskich gazet, auto zademonstrowane na targach motoryzacyjnych w Tokio, a niemal niezauważone szerzej, było wczesną wersją modelu WRX. I to bardzo dobra wiadomość, bo jest na czym oko zawiesić. Ale jest jeszcze jedna. Na ciekawostka. Niewykluczone, że Subaru zdecyduje się na rozdzielenie imprezy i było-nie było osobnej marki, jaką jest WRX. Impreza zostanie autem kompaktowym, a do sprzedaży trafi też Subaru WRX. Zbudowane w oparciu o te same podzespoły, jeśli chodzi o płytę podłogową, czy niektóre elementy karoserii, ale o zupełnie innej, zdecydowanie bardziej agresywnej stylistyce. Czy to dobry pomysł? Naszym zdaniem świetny. I proszę się nie martwić tym, że na ekranie pokazujemy Państwu jakieś kombi, bo nie chodzi o kształt nadwozia, a jedynie sposób, w jaki narysowano i przód, i tył. A skoro plotkujemy o samochodach ponadprzeciętnie mocnych i sportowych, to mamy jeszcze dobre wiadomości z Hondy. Tak lubiany przez nas Civic Type R powróci i w końcu doczekamy się auta, które osiągami dorównuje kompaktowej, gorącej konkurencji. Przypomnijmy, że dwie ostatnie generacje Type R miały pod maską ten sam motor. Genialny, co prawda, wolno-sący dwulitrowy, generujący 200 koni. Ta konstrukcja, mimo oczywistych zalet, przegrywała niestety na starcie. Wyścig zbrojeń spowodował, że praktycznie wszyscy oferowali swoje auta z silnikami mocniejszymi o przynajmniej kilkanaście, często Sto kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 koni, by wspomnieć choćby Focus RS. Honda do zabawy dołączyć nie chciała, ale wygląda na to, że już w przyszłym roku, choć tylko w pięciodrzwiowej odmianie, do salonu wjedzie Civic Type-R najnowszej generacji, co będzie miał pod maską dwulitrowy silnik Turbo Rzecz, jasna, a moc, i tu się Państwo uśmiechną, 210 koni, być może z czasem nieco więcej. Dlaczego w takim razie zrezygnowano z wolnego saka, z którego w S2000 wyciśnięto 240 koni, bo nie spełniał europejskich norm emisji spalin, a benzyna turbo będzie. Myli się jednak ten, kto uważa, że to pierwsze benzynowe auto z doładowaniem w wykonaniu tej firmy. W latach 80-tych w sprzedaży była City Turbo. Z silnika 1.2 wyciśnięto 105 koni. W Japonii sprzedawano też Honda Legend z dwulitrowym, ale sześciocylindrowym silnikiem benzynowym, który dzięki sprężarce miał 190 koni. Nawet dzisiaj Honda, wbrew temu co niektórzy uważają czy wypisują, ma w swojej ofercie silnik z doładowaniem. Z tym, że nie w Polsce, a w Stanach. Motor ten ma 2,3 litra pojemności, 240 koni i pracuje pod maską Acura RDX. Ciekawostka, ten samochód już niedługo doczeka się następcy, będzie nowy model. I ten model będzie miał pod maską 3,5 litrowe V6 bez doładowania w dzisiejszych czasach. Naprawdę trudno to zrozumieć, a teraz zapraszam Państwa na kącik motocyklowy. W którym dla odmiany poruszymy temat motocykli z silnikami Turbo. Dziś niewiele osób o tym pamięta, ale w latach 80. były takie motocykle w ofercie. Ba, miała je każda firma z wielkiej japońskiej czwórki. Pomysł był prosty. Mocne maszyny z silnikami, które miały litr pojemności lub więcej, były bardzo ciężkie, a 500-ki czy 650-ki za słabe. Dołożenie Turbo było receptą na super motocykl lekki i przy tym zadzior niemocny. Pierwsza była Honda z 85-konnym modelem CX500 Turbo, wypuszczona na rynek w roku 1982. Każdy chciał się nią przejechać, ale nikt nie chciał kupować. Sprzedano zaledwie 380 sztuk. Większość z nich popsuła się niemal od razu. W roku 1982 zaprezentowano również Yamaha XJ650 Turbo. Suzuki XN85, ale tak naprawdę udaną konstrukcją była dopiero Kawasaki Z750 Turbo. Motocykl ten miał aż 112 koni i elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. Był jednym z najszybszych motocykli na świecie, ale również nie odniósł sukcesu. Po kilku zaledwie latach z turbo motocykli i zrezygnowano. Powód był wszędzie ten sam: kłopoty z zapewnieniem bezawaryjnej pracy i nade wszystko minimalne zainteresowanie ze strony klientów. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia.